Ból podczas miesiączki. Dziewczyny, każda z nas chyba mogłaby coś o tym powiedzieć. Tak. Wiele z nas tak już uważa, że tak jest i tak musi być. Ale doktorze, to nie jest do końca prawda. Absolutnie nie. Kiedyś twierdzono, że co 8/10 pacjentka cierpi na endometriozę. Dziś już wiemy, że dla co piątej kobiety w wieku rozrodczym silny ból menstruacyjny może oznaczać tę chorobę. Nieleczona endometrioza może prowadzić do zniszczenia organów wewnętrznych. Wiele kobiet z jej powodu nie może także zajść w ciążę. Zatrzymajcie się bardzo proszę teraz na chwilę i posłuchajcie, co nam chce powiedzieć specjalista, który tę chorobę leczy. Rozszyfrujmy to tajemnicze słowo endometrioza. Czym jest? Endometrioza jest to przemieszczenie się tkanki endometrialnej poza obręb jamy macicy, gdzie jest jej prawidłowa lokalizacja. Namnaża się, podlega cyklom i tworzy niebezpieczny guzek. I to jest właśnie taki guz, który powstał. To jest guz, który na przykład powstaje endometrialny w jajniku, niszcząc jego strukturę, jego rezerwę, powodując, że cykle stają się anowulacyjne, czyli pacjentka nie owuluje i nie może zajść w ciążę. Takie guzy lokalizują się również w innych organach, takich jak moczowody, pęcherz moczowy, odbytnica, czasem wyżej w nadbrzuszu, jak wątroba, żołądek, jelito cienkie, a czasem w płucach już i w mózgu.